Okay, witam Cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu w piątek. Czas na podsumowanie dzisiejszego dnia. Tradycyjnie rozpoczniemy od przekoju informacji, które w dniu dzisiejszym dla Ciebie przygotowałem. Zobaczymy jak te poszczególne newsy wstrząsnęły tym, co dzieje się w tym momencie na rynkach zagranicznych. Wczoraj czekaliśmy na Wypowiedzi prezesa FED. No i doczekaliśmy się również zmienności na rynku, to w dalszej części naszego spotkania również podsumujemy to, co ciekawego wydarzyło się właśnie na tych poszczególnych parkietach, jak i również podsumujemy dzisiejszą sesję na GPW. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to na pewno warto pozostać. Kliknąć dzwoneczka na subskrypcję, aby YouTube informować o każdym kolejnym nowym nagraniu, a dla wszystkich uczestników Portfela Grosik dzisiaj informuję, że wpadły kolejne zakupy do portfela, tak więc warto wbić i zobaczyć, co tam ciekawego przykuło moją uwagę. A teraz już nie przedłużając, przechodzę do pierwszego newsa. Scholz absolutnym priorytetem jest uniknięcie konfrontacji NATO z Rosją. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział w opublikowanym w piątek wywiadzie dla Der Spiegel, że absolutnym priorytetem rządu jest uniknięcie konfrontacji NATO z Rosją. Uzasadnił w ten sposób fakt, że Berlin nie zdecydował się dostarczyć Ukrainie ciężkiej broni. Kanclerz Niemiec: Sankcje na Rosję trzeba było nałożyć już po aneksji Krymu. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz zapewnił w piątek, że jego kraj dostarczy Ukrainie wszelkie obiecane uzbrojenie oraz przypomniał o błędach w niemieckiej polityce wobec Rosji. Mając dzisiejszą wiedzę, przyznają, że już na aneksję Krymu powinniśmy byli odpowiedzieć sankcjami powiedział. Ciekawe, leczmy dalej. Przywódcy obu Korei wymienili listy przyjaźni. Przywódcy zwaśnionych ze sobą państw wymienili listy wyrażające nadzieję na poprawę stosunków dwustronnych, które w ciągu ostatnich trzech lat gwałtownie się pogorszyły z powodu wstrzymania negocjacji dotyczących broni atomowej i coraz szybszego tempa zbrojeń Korei Północnej. W niedzielę Francuzi wybiorą prezydenta, co mówią najnowsze sondaże, i to może czasami wtrząsać rękami w poniedziałek, szczególnie europejskimi. Po debacie telewizyjnej urzędujący prezydent Macron. Prowadzi w sondażu z wynikiem 53% głosujących, ale PEM może liczyć na 47%. Również mamy ankietę na karcie Społeczność. Zobaczmy, jak tam rozkładają się głosy, gdyby każdy głosujący mógł decydować o tym, kto zasiądzie w fotelu prezydenta właśnie tego państwa. I jak widzimy, tutaj na naszym głosowaniu, w tej ankiecie mamy 706 oddanych głosów. Za każdą aktywność duże dzięki. Jak widzimy, u nas zwycięża Le Pen z wynikiem 54% oddanych głosów, a drugie miejsce Macron z wynikiem 46% oddanych głosów. Zobaczymy, kto zwycięży w prawdziwych wyborach już w tą niedzielę, z tego co widzimy. Popatrzmy dalej. Indie nie pozwoliły wylądować japońskiemu samolotowi, miał odebrać pomoc dla Ukrainy. Indie odrzuciły prośbę Japonii. O zezwolenie samolotowi japońskich sił powietrznych na odbiór pomocy dla uchodźców ukraińskich, o czym poinformował w czwartek na konferencji prasowej rzecznik Indyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Holandia zamroziła ponad 900 milionów euro w rosyjskich aktywach i transakcjach. Największy na świecie producent łożysk opuszcza Rosję. SKF, największy na świecie producent łożysk, podjął decyzję o zaprzestaniu wszelkiej działalności i operacji w Rosji. Zamiarem jest zbycie działalności w sposób kontrolowane. Lećmy dalej. Euro PMI. Przemysł hamuje, usługi przyspieszają. Kwiecień nie przyniósł pogorszenia koniunktury gospodarczej w strefie euro, czego obawiała się większość ekonomistów. Wynika ze wstępnych odczytów PMI. Problemem w dalszym ciągu pozostaje bardzo silna presja na wzrost cen. Łączone PMI dla strefy euro w kwietniu przyjął wartość 55,8 punktów. To było najwyższym odczytem od 7 miesięcy, wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez MetNTP Global. Pogarszające się koniunkturze w sektorze przemysłowej spadek z 56,5 punkta do 55,3 punkta to najniższy wynik od 15 miesięcy. Towarzyszyło przyspieszenie wzrostu tempa aktywności w sektorze usług, wzrost z 55,6 punkta do 57,7 punkta. Lećmy dalej. Spór. Bez rozwiązania będzie program anulowania lotów w Polsce. Komentarz ULC. Popatrzmy, jeżeli nie uda się znaleźć rozwiązania, będzie to miało bardzo negatywne konsekwencje dla europejskiej sieci lotniczej. Od 1 maja Polski Urząd Lotnictwa Cywilnego wdroży program anulowania lotów, aby znacząco zmniejszyć liczbę lotów do i z polskiej przestrzeni powietrznej przekazał PAP Eurocontrol. No i to jest bardzo. Nieciekawa informacja dla wszystkich, którzy będą już podróżować aktywnie w maju. I popatrzmy. Eurocontrol oszacował, że około 1000 lotów dziennie do i z Polski oraz nad polską przestrzenią powietrzną może być odwołanych, jeśli nie będzie rozwiązania. No, ciekawe się to zapowiada. To zobaczymy. Analitycy PKO. Ceny zbóż w Polsce po wybuchu wojny wzrosły średnio o 20-30%. 5%. Według analityków banków wzrost wewnętrznego popytu na produkty zbożowe utrzyma wysokie ceny zbóż w kolejnych miesiącach, a wiadomo, że to przełoży się na ceny w sklepach. Lecimy dalej. Inflacja i wojna napędziły sprzedaż detaliczną. Marzec tego roku przyniósł bardzo silny wzrost nominalnej sprzedaży detalicznej w Polsce. Stały za nim potężna inflacja cenowa oraz ekonomiczne skutki wojny na Ukrainie, które zwiększyły zakupy paliw i dóbr pierwszej potrzeby ta detaliczna w cenach bieżących w marcu 2022 roku była aż o 22% wyższa niż w marcu ubiegłego roku, poinformował Główny Urząd Statystyczny. To wynik przewyższający i tak już wysokie oczekiwania ekonomistów, którzy spodziewali się wzrostu o 19,5%. Nieźle, lećmy dalej. Bum budowlany w Polsce. Ekonomiści zaskoczeni. Znakomite marcowe wyniki polskiego sektora budowlanego zaskoczyły ekonomistów. W marcu wciąż mieliśmy boom budowlany, komentują analitycy m -Banku. Jest mnóstwo powodów do spadania, ale z jak wysokiego konia dodają. Według wstępnych danych, produkcja budowlano montażowa w cenach stałych, zrealizowana na terenie Polski przez przedsiębiorstwa budowane o liczbie pracujących powyżej 9 osób była w marcu wyższa aż o 27,6% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku podał Główny Urząd Statystyczny. Konsensus rynkowy przewidywał wzrost rzędu 15,2% po 21,2% odnotowanych w lutym. Przedaż produkcji budowlano-montażowej w porównaniu do marca ubiegłego roku zwiększyła się we wszystkich działach budownictwa, przy czym w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków o 44,9%, w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 23,2%, zaś w jednostkach realizujących roboty budowane specjalistyczne o 13,7% precyzuje GUS. No Bardzo ciekawe dane, jak widzimy wszystko puchnia. Lećmy dalej. Ceny paliw znów poszły w górę. Potwierdził się scenariusz wieszczony przed Wielkanocą. Przedostatni ostatni tydzień kwietnia przyniósł podwyżki cen paliw, które zawdzięczaliśmy wyższym notowaniom ropy naftowej i mocnemu dolarowi. Patrzmy na szczegóły. W mijającym tygodniu litr benzyny 95 podrożał średnio o 8 groszy na litrze i kosztował przeciętnie 6,50. O 17 groszy w skali kraju wzrosły ceny oleju napędowego, którego średnia cena detaliczna ukształtowała się na poziomie 7,20. Za to autogaz potaniał o 2 grosze do 3,62. Lećmy dalej. Większość Polaków negatywnie ocenia stan polskiej gospodarki. Popatrzmy na wyniki. Stan polskiej gospodarki negatywnie ocenia 67% ankietowanych, pozytywnie 25%. 59% Polaków jest przekonanych, że w Polsce można znaleźć pracę, a 28% deklaruje, że znalezienie zatrudnienia w naszym kraju jest trudne lub w ogóle niemożliwe. Tak więc jak interesują Cię szczegóły, to również warto tutaj sobie zerknąć. Co ciekawe, na przykład na pogorszenie obecnych warunków życia wskazuje 47% ankietowanych. Lećmy dalej. Paweł straszy na Wall Street. Stopy pójdą w górę. I to oczywiście wpłynęło dobitnie na to, co widzieliśmy wczoraj na indeksach zagranicznych. Za chwilę zobaczymy, jak to odbiło się na piątkowej sesji. Jak jesteś u mnie na Twitterze, to również podrzuciłem screena, tam cię serdecznie zapraszam. niech masz w bezpośrednio w opisie czy też w komentarzu. I popatrzmy, co tam ciekawego Paweł wymyślił. Po wypowiedziach szefa rezerwy federalnej w dół poszły zarówno ceny amerykańskich akcji, jak i obligacji. Oczekiwane podwyżki procentowych zaczynają sprawiać, że z rynku aktywów finansowych zaczyna uchodzić powietrze. Chciałbym powiedzieć, że podwyżka o 50 punktów bazowych znajdzie się na stole podczas majowego posiedzenia Fed, powiedział Paweł podczas debaty o globalnej gospodarce zorganizowanej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Paweł dodał, że w mojej ocenie byłyby nieco szybsze działania w celu podnoszenia stóp procentowych. Oznacza to, że inwestorzy muszą się przygotować na 50-punktową podwyżkę stopy funduszy federalnych w maju. Ale oczywiście rynki już to wiedziały wcześniej. Ale być może także na serię ruchów po 50 punktów na każdym z sześciu zaplanowanych posiedzeń FOMC w tym roku. A to by znaczyło, że rok moglibyśmy zakończyć ze stopą w Fedzie nawet powyżej 3%, czego rynek do tej pory raczej nie oczekiwał. No i za chwilę zobaczymy, jak sobie dzisiaj radzą rynki, właśnie po tych doniesieniach. BIK. Sprzedaż pożyczek w pierwszym kwartale 2022 roku wzrosła pod względem wartości o blisko 49%. Ciekawe. W pierwszym kwartale tego roku firmy pożyczkowe udzieliły łącznie ponad 808 tysięcy pożyczek na kwotę ponad 2 miliardów złotych. Oznacza to wzrost o 33% w ujęciu liczbowym oraz o 48,6% pod względem wartości, wynika z raportu BIK. Wydali. Zysk netto. Jednostki dominującej grupy pracy w 2021 roku wyniósł ponad 254 miliony wobec ponad 105 milionów przed rokiem. Przychody z umów z klientami przekroczyły 475 milionów, co oznacza wzrost o 58,7% w porównaniu z 2020 rokiem. Skorygowana Ebida wyniosła ponad 257 milionów i była o 73,5% rok do roku, jak widzimy, wyższa. Tak więc widzimy, że kosmiczne tutaj. Pracy.pl podaje wyniki. Kurs rośnie w pierwszych godzinach handlu ponad 4%. Zysk z działalności operacyjnej w 2021 roku wyniósł ponad 227,5 miliona, wzrost o 67,1%. Bardzo ciekawe. No to jeszcze na deserek mamy pensję prezesów spółek z WIG20. Najwięcej zarabia się w Allegro, Hojnie, Premier w CCC i LPP. No to zobaczmy, co tam ciekawego się dzieje. Jak jesteś ciekawy szczegółów, to warto wbić na bankiera i zapoznać się z tym artykułem. Raporty roczne spółek z WIG20 pokazały, jak kształtowały się pensje zarządów i rad nadzorczych. Bezsprzecznie najwięcej zarobił odchodzący ze za stanowiska prezes Allegro. Wysokie premie wypłaciły też CCC i LPP. No to rzućmy okiem na te niektóre kwoty. Jeżeli chodzi o prezesa Allegro. To zarobił w ubiegłym roku 12 ponad 12,5 miliona. Ciekawa pensyjka. To ciekawe, 71% wynagrodzenia prezesa to część zmienna, a w ramach części stałej otrzymał blisko 3,8 miliona złotych. Jeżeli chodzi o prezesa CCC, to widzimy, że otrzymał nieco ponad 1,2 miliona stałego wynagrodzenia, 600 tysięcy z tak zwanej premii krótkoterminowej oraz prawie ponad 8 milionów premii długoterminowej. Jeżeli chodzi o prezesa LPP, to tutaj widzimy, że zarobił 1,68 miliona z pensji prezesa i otrzymał ponad 6,66 miliona w akcjach w ramach programu motywacyjnego. Jeżeli chodzi o kolejną osobę, prezesa Orange, to tutaj mamy kwotę ponad 5,6 miliona. Jeżeli chodzi o prezesa CD projektu, no to tutaj widzimy że w 2021 roku, podobnie jak wcześniej, jego pensja wynosiła tylko 420 tysięcy zł, wynikająca z programu motywacyjnego część zmienna, uzależniona od poziomu zysku netto wyniosła 4, prawie 40 miliona złotych i tutaj mamy taki piękny graf, który nam obrazuje właśnie te wynagrodzenia prezesów spółek możesz dać znać w komentarzu, co o tym sądzisz. Kurs euro bez większych zmian, dolar znów w górę. Piątkowy poranek nie przyniósł większych zmian na polskim rynku walutowym. Kurs euro pozostaje w konsolidacji. Globalnie znów umacnia się dolar w Polsce, zmierzając ku poziomowi 4,30 i zaraz w dalszej części naszego spotkania zobaczymy, jak sobie radzi złoty do poszczególnych walut. Lećmy dalej. Miedź w Londynie zalicza kolejny słaby tydzień ze spadkami notowań. Notowania miedzi na giełdzie w Londynie spadają, a metal zalicza już trzeci słaby tydzień handlu ze zniżką cen. W tym tygodniu o około 0,5%. Mieć na londyńskim parkiecie w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana niżej o 20% po 10 260 dolarów za tonę. No i zobaczymy również, jak to odbija się na kursie KGHM. Lećmy dalej. Ropa na giełdach tanieje. To będzie już trzecia tygodniowa strata. Ceny ropy na giełdach paliw spadają, a Surowiec zanotuje już trzecią tygodniową stratę w ciągu ostatniego miesiąca. Zniżki notowań są skutkiem narastających obaw o osłabnący popyt na energię w opanowanych przez epidemię szkodnikach Chinach i sygnałów z Fed, który zamierza agresywnie zacieśniać swoją politykę monetarną, aby opanować rosnącą inflację, informują maklerzy i zaraz też zwrócimy na kurs ropy. Lećmy dalej. Grupa FERUM szacuje, że jej przychody w 2021 roku wyniosły. 604,7 miliona zł, co oznacza wzrost o około 10% rok do roku. Według wstępnych danych, grupa odnotowała w tym okresie skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej w wysokości około 18,7 miliona, który był wyższy o około 13,7 miliona od zysku operacyjnego za 2020 rok. Zysk netto sięgnął około 6,4 miliona wobec 8,9 miliona straty rok wcześniej. PZU udzieli finansowania dla nowych farm wiatrowych. W wysokości prawie 220 milionów. Nieźle, lećmy dalej. Walne Airbudu zdecyduje o upoważnieniu zarządu do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia za nie więcej niż 20 milionów złotych. Wynika z projektu uchwał na Walne, zwołane na 20 maja. Zgodnie z projektem, zarząd miałby być upoważniony do nabywania akcji własnych do 31 lipca tego roku, nie dłużej niż do wyczerpania środków. Cena nabycia jednej akcji własnej wynieść ma 120 zł. Lećmy dalej. Atal rozpoczął sprzedaż 323 mieszkań w Gdańsku. Quercus miał w pierwszym kwartale 4,5 miliona zysku netto. Wzrost rok do roku o 22%. Bardzo ciekawe. Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży wyniosły 27,8 miliona wobec 12 milionów przed rokiem. Wyniki Mabionu przebiły oczekiwania analityków. Mabion miał w czwartym kwartale ponad 37 milionów zysku netto. W porównaniu do 15,8 miliona straty przed rokiem. Zysk Ebida wyniósł 27,4 miliona, podczas gdy w czwartym kwartale ubiegłego roku Mabion miał 13,2 miliona straty. EBITDA. Mabion prowadzi rozmowy w sprawie finansowania budowy drugiego zakładu i pracuje nad nową strategią spółki, która określi teren na kolejne kilka lat. Na otwarciu piątkowych notowań kurs akcji spółki rósł o ponad 7% i zaraz zobaczymy, jak się finalnie zakończył. W całym 2021 roku spółka miała 56,9 miliona przychodów, 1,9 miliona zysku netto i milion straty EBIDA. Stan gotówki na koniec 2021 roku wynosił 48,7 miliona. Lećmy dalej. Mercator podał szacunkowy zysk za pierwszy kwartał tego roku. Mercator szacuje swój skonsolidowany zysk netto w pierwszym kwartale. Tego roku na osiem i miliona wobec 286,6 miliona przed rokiem i 4,9 miliona w czwartym kwartale 2021 roku. Skonsolidowane przychody Merkatora ze sprzedaży w pierwszym kwartale sięgnęły 140,9 miliona wobec ponad 551 milionów w pierwszym kwartale ubiegłego roku oraz 278,3 miliona w czwartym kwartale 2021 roku. Kurs akcji Merkatora rósł przed południem o ponad 7% i też zaraz zobaczymy, jak to się finalnie dla Merkatora dzisiaj zakończyło. Dodatkowo, jak widzimy, spółka. Zależne przeprowadzą skup do 20% akcji własnych Merkatora, a intencją zarządu jest, aby skup został wykonany w ciągu 12 miesięcy za maksymalnie 100 milionów złotych. I dodatkowo, jak widzimy, Merkator jest bliski oddania nowej fabryki w Tajlandii. Powoli odżywa biznes w Ukrainie, jak widzimy. Tak więc, też te wszystkie informacje możesz sobie na bankierze prześledzić. I zobaczmy, co w tym momencie dzieje się na rynkach zagranicznych. Widzimy, że wszystkie. Przeceniają się dosyć znacząco poza rynkiem chińskim, bo tutaj mamy piękną zieleń w dniu dzisiejszym, mamy potężne wzrosty, ale za to pozostałe państwa Japonia, Tajwan. Australia, czy też popatrzmy, cała Europa praktycznie w czerwieni, Kanada również zala czerwienią. Jednym słowem, no Fed potrafi wstrząsnąć rynkami. Nawet zobaczmy sobie interwał tygodniowy, jak to w tym interwale tygodniowym wyglądało, i widzimy, że i tak, i tak popatrzmy, jak Brazylia zalała się czerwienią, Południowa Afryka również, Australia również, Izrael. Popatrzmy, rynek chiński pomimo odbicia na dzisiejszej sesji, popatrzmy, to są dwucyfrowe, przepotężne spadki. Widzimy, że jednak nastroje na rynku w tym tygodniu zdecydowanie były negatywne. Jeżeli chodzi o S&P 500, rynki również się dzisiaj wyprzedają. Popatrzmy, Google traci 2,2%, Mastercard 2 ponad procent. Poszczególne sektory również mocno dzisiaj obrywają. No i zobaczmy również interwał tygodniowy i tutaj dobitnie widać, że jednak Stany próbowały coś w tym tygodniu powalczyć, no ale jak widzimy na co po niektórych spółkach, to mamy przepotężne spadki, na przykład Facebook 12,5%, Nvidia 9%, Amazon 4,6%, Netflix 37%, tydzień, Disney 8%, jak widzimy, czy na przykład Pfizer 7,5% w tydzień, czyli tak wyglądał tydzień, jeżeli chodzi o S&P 500, notowania przypominam, że jeszcze oczywiście trwają, to popatrzmy, co się ciekawego dzieje w tym momencie, ropa ta nie jest 105 dolarów ponad, trzeba zapłacić za jedną baryłkę, jeżeli chodzi o DAXa, DAX również dzisiaj mocno leci, 14192 punkty, S&P 500, no to widzimy totalne obrywanie, 4330 punktów, NASDAQ również w dół, 13612 punktów, Dow Jones mocno w dół, 34180 punktów, Russell też w dół. 1964 punkty. I popatrzmy na metale. Srebro, jak widzimy, również w dół. 24,20 centów za uncję. Złoto, no, podobnie w dół. 1935 dolarów za uncję. I popatrzmy na waluty do złotówki. Frank drożej 4,5. Funcik w dół. 5,53. Euro do góry 4,64. I dolar do góry 4,31. Jednym słowem, jak widzieliśmy. Ale potrafi wstrząsnąć rynkami. To popatrzmy, czy wstrząsnął również rynkiem krypto, bo tutaj, jak widzimy, indeks strachu pokazuje nam poziom 42, 26. A jeżeli chodzi o zachowanie bitcoina, to również konkretnie oberwał i już jest poniżej. 40 tysięcy dolarów za sztukę i traci 5%. Ethereum prawie 4% na minusie, 2982 dolarów za sztukę. Jak widzimy Binance Coin 409 dolarów i też traci 2%. Przypominam, że dostęp do podstawowych giełd krypto umieszczono na głównym kaflu kanał W tym miejscu dwie topowe giełdy Binance, Bitbuy, -Bit potem tutaj masz rzeczywiście Kangę, czyli dostęp do możliwości zakupu swoich pierwszych krypto za złotówki. Pozostałe giełdy umieszczam w opisie. I jeżeli chodzi o dalsze tutaj losy projektów, które dzisiaj rosły, to przede wszystkim popatrzmy Dwa pierwsze jakieś tam względne wzrosty, ale potem nie ma się czym zachwycać nawet. Wszystko topowe projekty tak tak się przeceniają dzisiaj. Wszystko idzie w ślad za Bitcoinem. Widzimy, że CVX 13% w dół, NIRProtocol Protocol 993, potem XCN 964, Torchain 958, czyli widzimy, że wyprzedaż dzisiaj trwa w najlepsze, a w interwale tygodniowym widzimy, że Dekret 19% do góry w tydzień Luna 17, 13 PancakeSwap, Monero 12, to są największe Wzrosty w interwale tygodniowym. Największe spadki to XCN 1689, Helium 12, 11, Maker czy CVX 10%. To są największe spadki w tym tygodniu. I popatrzmy, co ciekawego w tym momencie dzieje się na naszych głosowaniach i na jaki przegląd cię zaproszę, bo masz okazję współdecydować o tym w każdy poniedziałek, biorąc udział w naszych ankietach. I tutaj mamy serię oczywiście ankiet. Jeżeli chodzi o to, co będziemy oglądać w niedzielę, to mamy 390 oddanych głosów za wszystkie głosy oddane w każdej ankiecie. Dzięki. I tutaj widzimy. Widzimy, że zapraszam Cię w niedzielę na przegląd sektora bankowego 33% oddanych głosów, poszczególne sektory, czy też indeksy oglądamy systematycznie na przeglądach sektorowych, do których również Cię zapraszam. I podsumujmy dzisiejszą sesję na GPW. Zobaczmy, co tam ciekawego w dniu dzisiejszym się wydarzyło. Jak chciałbyś coś zgłosić, jakieś spółki właśnie do tych pierwszych list pod obserwację, no to pamiętaj o uzasadnieniu i możesz podrzucać nam takie swoje spółki w komentarzu. Ja będę tutaj to aktualizował. Jeżeli chodzi o pierwsze zestawienie, to jak widzimy, prowadzi wojaz, który rośnie dzisiaj o 8,5% APGA. 1,18 w odwrocie za to mamy Zręb, który traci 7,5%, a Yoshi 6,20. Liderem obrotu JSW 70 milionów i dzisiaj leci potężnie 6,78 na minusie. Na listę rocznej widzimy, że dzisiaj Polymex 1,37 na plusie, pozostałe spółki się cofają najmocniej: jak Progress 7,28, Asbis 5,27. Liderzy obrotu to Orlen 55 milionów, 44 PZU. Jeżeli chodzi o listę na pół roku, to XTB dzisiaj zyskuje 3,82 protektor 1,33, a najmocniej spada Biofaktor, traci 4,21, czy Kaspar. 3,61 i lećmy teraz z obrotem. Lotos 32 miliony, jeżeli chodzi o zestawienie produkcyjne, tutaj na małych obrotach mamy Czanków, czyż MilkPol i MBWS dosłownie kilkanaście złotych, a jak widzimy największe spadki, to Excellence traci prawie 5%, i 3,5%, liderem obrotu jest Haptic 404 tysiące, czy Maupol 128 tysięcy. Na Wikteku jak widzimy Betacom zyskuje dzisiaj na małym obrocie 7,79, K2 Holding 3,91. W odwrocie Nano Grupa traci potężnie, bo 10%, a SE 6,20, Kaptor traci 4,90, a liderem obrotu jest Orange 16410900 10,900. cyfrowy. Jeżeli chodzi o debiutantów, to widzimy, że OneSolution dzisiaj 40 na plusie. Grupa pracy 3% traci, STS Holding 2% traci, ECO traci 6%, czyli widzimy, że dzisiaj odwrót na GPW też w najlepsze. Na dywidendowych OX zyskuje 3,89, XTB 3,82, 3,33, Biomaxima. W odwrocie ASECO ST traci 6,5, ASBIS 5,27, czy Arctic 4,61, liderem obrotu PKBP 73 miliony. Na spółkach energetycznych dzisiaj Tauron zyskuje 2,59, w odwrocie MR System 5,5, czy PEP 2,5, a liderem obrotu PGE, który zyskuje ponad i obroty to 21 milionów. Jeżeli chodzi o turystykę, dzisiaj wszystko spada. Jak widzimy, najmocniej efekt 77 Rainbow 4,27, Enter 4%, Tatry 3%, a jeżeli chodzi o odzieżówkę, to Wojazd dzisiaj liderem wzrostów 8,5%, Silvano 5,4%. W korekcie Prima Moda traci 9,5%, X 7%, a liderem obrotu jest LPP, który tracił finalnie 2,8%, przy obrocie 49 milionów, a CTC cofa o 3,74, obrót to 13 milionów. Jeżeli chodzi o gastronomię, dzisiaj Sakana 27%, na plusie, potężny wzrost już kolejny dzień z rzędu. I jak widzimy nie mamy nic, to by miało zamiar spadać, jeżeli chodzi o Amres to zyskuje 20 i generuje najwyższy obrót bańkę 300, na ukraińskich spółkach dzisiaj KSG Agro 2% na plusie, Migliant 1,5% w odwrocie mamy AIM Company 3,78 a startę 2,36 lider obrotu Kernel 3,7 mln jeżeli chodzi o to co się w tym momencie dzieje na pogromcach to Genix One 6,39 na plusie, Mercator 5,67, w odwrocie jak widzimy Mabion, który po wynikach traci potężnie 8,38 i 8,5 mln obrotu generuje, Metcam 4,99 7, liderem obrotu Mercator 9108,5 8,5 Mabel. Jeżeli chodzi o budownictwo, Instal Kraków 1,68 na plusie, 1,44 Mostostal Warszawa, w odwrocie Libet traci 7,69, PKBX 5,88, a liderem obrotu jest Budimex dwie banki 100. Jeżeli chodzi o listę na wik nieruchomości, tutaj na małym obrocie Inpro 2,70 na plusie, Wikana 1,60, w odwrocie Lokum traci 11%, a rank Progress 7,28. Liderem obrotu Dom Development 729 ,000. Jeżeli chodzi o Gaming to widzimy, że Medmind dzisiaj się obudził 11% na plusie, VR Factory 5.30, neuron 5.14 i jak widzimy, tak prezentuje się właśnie ta lista, sporo jest tutaj spółek, ponad 80, ale jeszcze szaleństwa na gamingu nie ma. Nie ma się to dziwić. Negatywny sentyment. Między innymi na CDP's robi robotę. Pyramid traci dzisiaj 11, prawie 0,5%, Pank Pirat 11, Artefact 78, True Games 7,24 największe obrocie Playway popatrzmy jak się stacza 6,42, miliony 900 na obrocie potem CD Projekt również dzisiaj na minusie 80 137 milionów na obrocie PCF 9 baniek na obrocie 3900 Test Games Playway 2900 2200 Huge 11 bit. Bańka 200, sam indeks dzisiaj traci 1,6, a kurs to 15 225 punktów. Zerknijmy jeszcze na short. A nie, short, chyba nawet nie odświeżyłem, nic tam się nie zmieniło. Dobra, to lecimy, nie przedłużajmy banki. M-Bank. Tutaj widzimy, że 1% na pusie, Getin 18,00, pozostałe banki się przeceniają, Alio traci PKO PKBP 327, liderem obrotu PKBP 73 47 pks i jak widzimy, banki tracą po, te topowe ponad 3%, indeks 7242 punkty na zamknięciu, 275 na minusie. Jeżeli chodzi o OZE, to dzisiaj, jak widzimy, Holdings zyskuje 6,94, Sandragon 5,39, w odwrocie mamy Letusa 7,69 czy VAT 6,41, liderem robotu Sandragon 2 miliony, banki 300 Pep. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje w tym momencie na indeksach, to widzimy, że dzisiaj dominują shorty, a na zielonych barwach, delikatnie powyżej zera, mamy energetykę, chemię i można powiedzieć, że to wszystko. Jeżeli chodzi o najważniejsze, większe spadki, to dzisiaj górnictwo leci aż 6,2, leki 3%, MSFIN 3%, z głównych indeksów WIG20, popatrzmy, na koniec tygodnia zamyka się poniżej bardzo ważnego wsparcia 2000 punktów, dokładnie 1973 punkty i nie wygląda to zbyt dobrze, 273 na minusie. Potem, jeżeli chodzi o główne indeksy, to mamy MWIG40 1,48 na minusie, 4562 punkty i swig 8115 1,15, 19,190 punktów. Popatrzmy na szczegóły. Jeżeli chodzi o WIG20, tutaj PGM. 1,18 na plusie Mbank 1%, i tylko to są dwie spółki w zionych barwach dzisiaj z tego topowego naszego indeksu. W odwrocie JSW traci 6,78, KGH 6,77. Jeżeli chodzi o PEPCO, 3,84 i największe obroty generuje dzisiaj CD Projekt: 137 milionów, 136 KGHM. Na średnich spółkach z Enwik 40 popatrzmy, dzisiaj największe wzrosty to Mercator 5,67, XTB 3,82, a w odwrocie Mabion 8,38, ASQS SR 65 Liderę obrotu Aliort 15,210 baniek Taun. Jeżeli chodzi o o SWIK 80, popatrzmy co tutaj się ciekawego dzieje. I widzimy, że największe dzisiaj wzrosty to PCF 378, seko BS 289. W odwrocie PKB straci 580, Shopper 579. Liderem obrotu jest Bogdanka 14 milionów i 9 milionów ,00, PCF. Na New popatrzmy dzisiaj największe wzrosty. plazma do weryfikacji, zblokowana Sakana 27. Potem Telesto 16, Zeneris 15 to są te największe dzisiaj wzrosty na małym parkiecie. No szaleństwa tutaj nie ma, tutaj mamy kilkaset spółek, przypominam. Jeżeli chodzi o największe za to spadki, no to popatrzmy, co dzisiaj kosmicznie się przeceniało i jest to Yellow traci dzisiaj 36%, potem Cancel traci 13%, Medin 13%, Telgam 12%, tak więc widzimy, że dzisiaj wyprzedaż dwucyfrowa na NewConnect również, jak zresztą każdego dnia zawsze coś znajdziemy. I jeżeli chodzi o obroty, no to dzisiaj liderem jest tylko sandragon 2 miliony na obrocie, farm Brakło tutaj sporo, bo 747 tysięcy tylko dzisiaj wygenerował. Jeżeli chodzi o indeks szerokiego rynku, czyli WIK, ja sobie wkleję od statystyk statystyki sesji. Jestem ciekawy jak tam zakończyli tydzień pod kątem obrotów. I dzisiaj obroty to dokładnie 1,72 974 934 zł. Transakcji zawarto 136 605 sztuk. I popatrzmy na lidera: jest to IFSA 12,75 na plusie, Wojaz 8,5, Invista 7,91, Mercator 5,67 i to są największe wzrosty. Pod względem obrotu różni się np. XTB czy PCF, a największe spadki dzisiaj, jak widzimy, rynki całe się zalały krwią. JOLO 15%, DigiTre 12%, 11%, LOKUM, PUNK Pirate 11%, 10%, NANO i liderzy obrotu. Zobaczmy, czy oprócz spółek wig 20 coś tutaj jest wysoko. Bogdanka wysoko, również się znajduje na pierwszym ekranie. Tak więc ciekawie, popatrzmy na indeksy, bo mamy dosyć konkretne odpadnięcie i nie wygląda to ciekawie. Popatrzmy, WIG stacza się już do bardzo psychologicznego, ważnego poziomu 60 tysięcy. Rozjechał ten poziom wsparcia, który tutaj się znajdował dosyć istotnym impetem wybijającym, a to nie wróży nic dobrego. Jeżeli chodzi o WIG 20, tutaj również mamy przełamanie bardzo ważnego poziomu 2000 to nie są przelewki i najprawdopodobniej lecimy na test 1950 i 1900 punktów, jeżeli to nie wyhamuje poniedziałek, a wiemy, że no nie wiemy w sumie, co się wydarzy w weekend, jakie informacje na napłyną i w jakich nastrojach otworzymy się w poniedziałek. Może być ciekawy. SWIG80 również spada, zbliżamy się do psychologicznego poziomu 19 tysięcy punktów i jeżeli chodzi o MWIK 40 tutaj analogicznie też mamy odpadnięcie, no i tutaj 4,5 tysiąca już niedługo będzie testowane właśnie na tym indeksie. Tak więc daj znać w komentarzu, jak ty postrzegasz tą dzisiejszą sesję, jak myślisz, że to, co powiedział Paweł, już niedługo wejdzie w życie i czy wtedy będziemy liczyć na jakieś odragowania, skoro rynek już zaczęło to wyceniać, to wczoraj pojawiło się na rynku, a może będą zupełnie inne. scenariusze do rozegrania, tak więc znać w komentarzu, jak ty uważasz. Pozdrawiam się serdecznie. Udanego weekendu. Trzymaj się. Hej!